Cześć, witajcie, tu Laux. Ten uchwyt naprawdę jest wspaniały z tą lampeczką. Mąż mi kupił w prezencie, jeszcze przed koroną, że można sobie zmieniać światło, zimne, ciepłe, w zależności od tego, co nam bardziej pasuje. I ma taki uchwyt na telefon oraz na mikrofon. Mam nową sofę, więc postanowiłam dzisiaj nagrać pierwszy filmik na nowej sofie. Tutaj to wszystko, co widzicie, to bałagan, ale musicie mi wybaczyć. Nie ogarniam wszystkiego, nie jestem perfekcyjną panią domu. Ale już niedługo koronawirus mnie przećwiczył i naprawdę już myślę, że powoli mogłabym się stać taką matką, żoną ze Stepford. Pamiętacie taki film? Jak nie, to zachęcam. Zobaczcie. Jak pewnie wiecie i czujecie, świat zaczyna nową przygodę. Ograniczenia, obostrzenia trochę się zmieniają. To też wybrałam się do TK Maxa. Bo ci, którzy oglądają, regularnie to wiedzą, ale ci, którzy nie oglądają, to nie wiedzą, że ja naprawdę totalnie jestem uzależniona od tego sklepu. I niestety nie płacą mi za tą reklamę, ale tak mnie bawi poszukiwanie rzeczy tam. Tylko słyszałam, że mają otwarte, a że jest zagrożenie, że będą bankrutować, to pobiegłam. I oto mój nowy t-shirt, proszę bardzo. I oczywiście 15 książek dla mojej córki. Bo nie wiem, czy wiecie, ale oni mają takie różne fajne po angielsku w cenach przystępnych. Nie jak to często bywa niestety w polskich księgarniach, że ceny są zawrotne, jeżeli chcemy kupić sobie jakąś książkę w innym języku. My najczęściej anglojęzyczne. W przyszłym tygodniu idę na pewno zobaczyć, jak wygląda kwestia restauracji i zdam Wam relację. Tutaj nie, że mam taką potrzebę wyjścia do restauracji, tylko jestem ciekawa, jak oni to ogarną, że tam, czytałam, musi być tak, że 2 metry odstępu, osoba od osoby. Na czas posiłku można zdjąć maseczki i rękawiczki, ale nie można siedzieć naprzeciwko siebie. Muszę to sprawdzić. Oczywiście za moje projekty scenariuszowe nie dostanę pieniędzy, więc jak sobie radzę? Oprócz tego, że prowadzę social media kancelarii prawniczej, to zawsze fajna przygoda i bardzo dużo się uczę, więc polecam, jeżeli macie taką okazję, bo bardzo dużo rzeczy trzeba czytać i dzięki temu człowiek wie o wiele więcej i dużo takich informacji, które przydają się na co dzień. Więc jeżeli potrzebujecie jakiejś porady prawnej, to walcie śmiało, słuchajcie, mam dostęp do najlepszych prawników w kraju, RODO, cloud computing, co tam Wam potrzebne, tylko inne raczej nie. Ale RODO jak najbardziej tak, więc jeżeli macie jakieś pytania, to serio możecie pisać w komentarzu, a ja się dowiem, albo nawet filmik z nimi nagram, żeby powiedzieli co i jak. Co jeszcze robię, żeby zarobić pieniądze, kiedy pracy brak innej? Muszę Wam powiedzieć, że od lat właściwie stosuję i to się świetnie sprawdza, OLX. Jak brakuje mi kasy, to zawsze sprawdzam, co tam jest zbędnego w domu i sprzedaję. Oczywiście tam drogie rzeczy raczej nie schodzą. Tam raczej schodzą rzeczy typu IKEA, tańsze ubrania z sieciówek, więc to polecam. Tylko trzeba uważać, bo tam jest dużo ludzi, którzy próbują wyłudzić dane, więc trzeba bardzo ostrożnie. Wierzcie mi, nigdy nie wysyłajcie za pobraniem, bo zazwyczaj tacy ludzie ściemniają i jest duże prawdopodobieństwo, że ta paczka wróci i jeszcze do tego może być zniszczona, bo to z kurierami też różnie bywa. Więc nie polecam. Najbardziej lubię z odbiorem osobistym, bo wtedy osoba sobie ogląda i wiecie, czasami jest tak, że ktoś mówi, o, stan bardzo dobry, a moje wymagania co do stanu bardzo dobrego są na przykład inne i mnie się wydaje, że to jest dobry, więc potem można się rozczarować, albo też, tak jak czasami bywa w przypadku moich ogłoszeń, można się miło zaskoczyć, bo ja wysokie mam standardy, więc zazwyczaj ludzie, którzy u mnie kupują, są zadowoleni, ale wiadomo, różnie to bywa. A jeżeli chodzi o droższe rzeczy, to sprzedaję w komisach. Komis, z którego chętnie korzystam i tam też kupuję różne rzeczy, to jest komis Label. Pisze się Label, tak jak metka, brand z angielskiego. I też mi dziewczyny za to nie płacą. Tylko to mówię, bo je lubię i dają mi ciasteczka i mojej córce cukierki, więc może tak być, że w sumie nas przekupiły. W każdym bądź razie to są fajne babki i one też pomagają w różnych sytuacjach różnym ludziom i w różne akcje się włączają, więc warto też je wesprzeć. Inna strona, z której korzystam, to jest Wester Collective. I Wester Collective to jest strona, która chyba bazę ma w Paryżu. To jest bardzo duża taka strona, gdzie się sprzedaje rzeczy. Tam to już w ogóle jest machina, bo możemy sprawdzić taką wstępną wycenę, potem wrzucamy zdjęcia, wrzucamy opis, wysyłamy, jaką cenę chcemy za daną rzecz
uzyskać i oni odpisują albo akceptują, albo negocjują, że na przykład chcą wystawić to za mniej pieniędzy. I na przykład moją torebkę Louis Vuitton, która była nowiutka, chcieli wystawić za skandalicznie niskie pieniądze, więc oczywiście tego nie zrobiłam, tylko ją noszę, prawda? Kupiłam ją, nie wiem, pod wpływem czego. Tak mi się marzyła i poprosiłam męża i on mi kupił. Ale teraz już się przyzwyczaiłam. Potem sobie pomyślałam, wiecie, brązowa, ja w sumie brązowej go nie noszę i takie różne, bo jak mam dostać za nią mniej niż połowę, to już lepiej nosić i się nią cieszyć. W każdym bądź razie tam na Westry Collective jest fajnie, bo jest też taka wyceniarka, więc na przykład jeżeli macie coś designerskiego, a nie wiecie ile za to można zażądać, to tam się wpisuje w kolejnych krokach, jaki brand, co to jest, czy masz paragon, bla 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 i oni wtedy podają taką wstępną wycenę. Więc z tej strony też korzystam, Wester Collective, ale tam jest tak, że musicie wysłać i lepiej wysłać na swój koszt, bo dają taki blankiet, że można wysłać niby za darmo, bo osoba, która kupuje, płaci, to on nie ma trackingu, więc nie możecie śledzić swojej przesyłki. I tutaj powiem Wam, lepiej zapłacić trochę więcej samemu i mieć te dane, bo wiadomo, w Polsce paczki lubią ginąć, a teraz to już w ogóle nie wiem, jak to wygląda z tym wysyłaniem. Ale w każdym razie na Wester Collective Wam nie polecam kupować, bo kupiłam dwa razy i w topa. Zawsze było coś nie tak z tymi rzeczami. Sprzedawać tak, ale kupować nie. Jeszcze jest ta strona Pescaty Zamrz, ale tam chyba raz tylko sprzedałam okulary, bo tam jest tak, że trzeba tą rzecz do nich wysłać. I to jest takie no, trochę męczące, bo nie wiadomo ile tam będzie leżeć, nie wiadomo kiedy się sprzeda, a tak jak człowiek ją ma, no to jednak zawsze może zmienić zdanie i zdjąć ogłoszenie i zacząć w niej chodzić albo torebkę nosić. A tak to ona utyka gdzieś. No jak widzicie, też mam nowy kolor włosów, zrobiłam sobie sama. To chyba tyle, no bo widzę, że już 9 minut nabijam i potem będzie ciężko to załadować na YouTube'a, prawda? No to całuję Was, biegnę, bo robię taki kurs online, digitalowy, żeby być jeszcze lepszą i efektywniejszą w tych social mediach. Znacie mnie, to wiecie, jaka jestem efektywna. Ale w tej kancelarii to idzie mi całkiem nieźle, nie zapeszając, więc oby tak dalej. To trzymajcie się ciepło i jesteśmy w kontakcie. Pa!